na następnej wystawie, którą otwieramy w galerii Oranżeria. Jest to autorka, która również pochodzi z Trójmiasta Wybrzeża, pochodzi z mieszka w Sopocie. Również jest absolwentką Akademii Gdańskiej. Dyplom pani Ewa Maliła u profesora Hojno-Popławskiego. Jak się później okaże, nie było to bez śladu na przyszłej wyborze materiału, który później zaistniał w twórczości. No właśnie, to było bardzo ważne dla pani Ewy. Należy wspomnieć o tym, że pani Ewa jest bardzo aktywną artystką od wielu lat. Już w Chorobońsku pojawiła się w latach 60. Pracowała na licznych plenerach rzeźbiarskich i w Chorobońsku, i w Polsce, i poza granicami, w Niemczech, we Francji. Duży dorobek twórczy. W międzyczasie, w tych samych latach, lata 70., 80., pobyty liczne na plenerze w Hajnówce, gdzie pani Ewa tworzyła z materiału, który państwo możecie zobaczyć właśnie tutaj na mnie po prawej stronie w Drewnie. W tym samym czasie pani Ewa tworzyła też i w Granicie, a od 74. roku prowadziła, organizowała, prowadziła plenery w Dzydzach Giszewskich. I tutaj jest wielka zasługa pani Ewy w tym, że mimo wszelkich trudności, jakie napotykała, jednak zawsze starała się, żeby te plenery żyły, żeby artyści, którzy lubią, pracują w tym materiale, mogli się realizować. I myślę, że mogliśmy co prawda tylko nadmienić właściwie taką małą tylko zajawkę w formie tych fotogramów, które tutaj towarzyszą. To są prace z granitu, między innymi właśnie też z plenerów we Dzydzach. Trzeba powiedzieć jasno, że dla pani Ewy granit to jest jej umiłowany właściwie materiał, w którym się najlepiej realizuje, chociaż pracę ma również z granitem w drewnie, w metalu, i łączy też bardzo często też łączy materiały i nie ryzykuje, eksperymentuje, łączy też i metal z kamieniem, ze szkłem, co jest też, co daje niesamowite efekty. Bardzo ważne dla pani Ewy jest też związek z tego materiału, z naturą. Skąd on jest, skąd pochodzi? Właściwie traktowanie to w taki sposób, aby nadal harmonijnie wtapiał się w krajobraz. I myślę, że najlepiej jest te prace odbierać tam, gdzie one powstają i tam, gdzie są eksponowane, czyli w plenerze. Myślę, że pani Ewa jeszcze parę słów nam powie o swojej twórczości, że będzie miała ochotę. A ja dziękuję państwu bardzo za uwagę, ale proszę panią Ewę ewentualnie. Ja myślę, że już wiele nie powiem, wszystko pan powiedział, a pracę, cieszę się, że to jest.
Mm-hmm.